Księga Ozeasza, rozdział 2, część 3. Dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca i dam jej tam winnicę, a z doliny Achor uczynię bramę nadziei i słuchać mnie tam będzie jak w dniach młodości i jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej. To proroctwo, które tutaj Ozeasz zapisał, jeszcze się nie wypełniło. Zapowiada jakieś niezwykłe pojednanie między Bogiem a jego ludem, które ma nastąpić w dolinie Achor. W tej dolinie został ukamienowany Achan, który był winny klęski Izraelitów pod Aj. Jest to opisane w 7 rozdziale Księgi Jozuego. W 15 rozdziale Księgi Jozuego jest podane położenie tej doliny, ale nie udało się na podstawie tego opisu jednoznacznie ustalić, gdzie ona się znajduje. Nazwa Achor znaczy klątwa albo niedola. Bóg zapowiedział, że na pustyni przemówi do serca swojego narodu. Być może chodzi o to wydarzenie, które jest opisane w 12 rozdziale Apokalipsy. W owym dniu, mówi Pan, powie do mnie, mężu mój, i nigdy już nie powie do mnie, Baalu mój. Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, także ich imion nie będzie się już wspominać. To wydarzenie w dolinie Achor będzie przełomowe. Izrael zwróci się do Boga całym sercem, tak jak on tego chce. Ozeasz zapowiada, że od tego momentu Żydzi nie popadną już w żadne odstępstwo. W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim i płazami ziemi, a łuk i miecz i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie. To, co tutaj Ozeasz zapowiada, pokrywa się z proroctwami Izajasza o tym, że nadejdzie taki czas, że nie będzie się na ziemi prowadzić wojen, a przyroda stanie się przyjazna człowiekowi, a Izrael będzie bezpieczny. I zaręczę cię z sobą na wieki. Zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności. Ten związek Boga z Izraelem, który będzie rezultatem tego nawrócenia, będzie przypominał dobre małżeństwo, takie jakiego Ozeasz nie miał. Izrael będzie wierny swojemu Bogu, będzie postępował sprawiedliwie i przestrzegał Bożych praw. I poznasz Pana. W owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi, a ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają Jezreela. W tysiącletnim królestwie Boży ludzie, którzy zmarli, powrócą z nieba na ziemię i będą żyli razem z tymi, którzy pozostają jeszcze w starych ciałach. Bóg będzie się kontaktował z jednymi i z drugimi. Być może o to chodzi w tej obietnicy, że Bóg wysłucha nieba, a niebo wysłucha ziemi. Poza tym będą dobre urodzaje. Zboże, wino i oliwa będą miały dobre warunki do tego, żeby rosnąć. Wystarczy tego dla ludzi mieszkających w Dolinie Jezreel i na pewno podobnie będzie też w innych miejscach na ziemi. I zasieje sobie lud w kraju i zmiłuje się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem, a on powie, Boże mój. Dopiero wtedy to oddzielenie Izraela od Boga, które Ozeasz starał się widocznić swoim rodakom, nadając swoim dzieciom tak dziwne imiona, skończy się. Wtedy dopiero Bóg będzie naprawdę Bogiem Izraela, a Izrael będzie naprawdę ludem Bożym. Wszyscy Żydzi będą naprawdę chcieli żyć z Bogiem. Niech Bóg prowadzi nas, Jego armia z wrogiem idzie w tam. Dziś walki nadszedł czas, zwycięstwa są pisane nam. Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi Pan. Jak jeden mąż stoimy, obok świadków towarzyszy nam. Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi Pan.
Boże Duch.